Szanowni Państwo, otwieram obrady 51. sesji Rady Gminy w Wiesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 18 ust. 3 statutu gminy Wiesiekierz na wniosek wójta gminy Wiesiekierz. 51. sesja Rady Gminy w Wiesiekierzu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i zdalny tryb obradowania. Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam wójta gminy Wiesiekierz Andrzeja Leśniewicza. Dzień dobry Państwu. Pana wicewójta Tomasza Hołowatego. Panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Dobry. Panią sekretarz Monikę Tarnowską, ale chyba się z nami nie łączyła, ale witamy ją też, pewno nas słucha. Radcę prawnego panią Kamilę Korn. Dzień dobry. Oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu tej sesji. Proszę, dzień dobry. Teraz sprawdzę obecność, wyczytam nazwisko i imię radnego i proszę się przedstawić z imienia i nazwiska i powiedzieć obecny. Bejnarowicz Anna obecna, Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski obecny. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper obecna. Guzowska Grażyna. Grażyna Guzowska obecna. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer obecna. Kasiak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak obecny. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak obecny. Łata Łukasz. Łata Łukasz obecny. Piekarska Elżbieta. Elżbieta Piekarska obecna. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun obecna. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak obecny. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk obecna. Wypych Jan. Jan Wypych obecny. I Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta obecna. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 14 radnych, czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawniania danych osobowych osobom nieupoważnionym artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 50. sesji Rady Gminy w Wiesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał został przekazany radnym w regulaminowym terminie. Proszę o uwagę, ewentualne propozycje do zmian porządku obrad. Nie widzę. W takim razie rozumiem, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała jest w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach. Projekt został przedstawiony Państwu, wszystkim radnym. Był również tutaj na komisji analizowany. Poproszę o zabranie głosu pana Jana Wypycha, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę bardzo. Dzień dobry. Skarga na dyrektor Szkoły w Starych Bielicach była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na dwóch spotkaniach. W skardze tej komisja uznała, że są dwa zarzuty odnośnie pani dyrektor. Pierwszy zarzut to nieprzywrócenie jej do pracy i drugi zarzut usunięcie jej ze szkoły i przywołanie służb porządkowych w celu jej usunięcia. I w uchwale komisja uznała usunięcie panią osobę skarżącą ze szkoły za bezzasadną w stosunku do drugiego aspektu nieprzywrócenia jej do pracy. Stwierdza się brak właściwości do rozpatrzenia skargi w zakresie odmowy przywrócenia do pracy, do której rozpatrzenia w formie powództwa właściwy jest Sąd Rejonowy w Koszalinie, Sąd Pracy. Także uzasadnienie w całości jest podłączone do projektu uchwały. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały i uzasadnienie, także proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do tej uchwały? Nie widzę. Proszę Państwa, głosujemy w takim razie nad uchwałą, nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach.
tak jak pan przewodniczący tu powiedział, czyli w pierwszej kwestii usunięcia jakby skarżącej z terenu szkoły przez służby porządkowe, skarga jest przez komisję jakby i w projekcie uchwały bezzasadna, a w dalszej części jest jakby oddalone do innego, do właściwości, do sądu rejonowego Wydział Pracy. Czyli proszę państwa, teraz odczytam każdego z państwa, tak jak wcześniej z obecności, z imienia i nazwiska. Każdy powie, czy jest za, czy przeciw, czy się wstrzymał. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Panie Krzysztofie, to przechodzimy dalej. Najpierw pana Krzysztofa odczytamy na końcu. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Jan Wypych, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Panie Krzysztof Kazimierczak. Widzę, że się rozłączył. Pani Klaudio, proszę zaprotokołować, że pan Krzysztof się rozłączył, nie ma go, opuścił posiedzenie. W takim razie, proszę państwa, uchwała została podjęta jednogłośnie na stan obecnych teraz 13 radnych. 13 było za przyjęciem uchwały. Nieobecny radny w tej chwili, pan Krzysztof Kazimierczak. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Biesiekierz. Projekt został przedstawiony też z uzasadnieniem wszystkim radnym. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, rozpoczynamy głosowanie. Bejnarowicz Anna, jestem za przyjęciem uchwały. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof, nieobecny. Krawczak Krzysztof. Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała. Pani przewodnicząca, jestem w kontakcie z Krzysztofem Kaźmierczakiem i on jest, stracił internet, ale jest ciągle z nami i jest również za tymi uchwałami, chyba że łącze telefoniczne. Mówi, że próbował się kontaktować z panią przewodniczącą. Znaczy powiem tak, te dwie uchwały już zostały podjęte. Tak, rozumiem. Reasumpcji, więc przechodzimy do kolejnej uchwały. Najwyżej na telefonie u pana wójta będzie odpowiadał. Chyba że tak, Krzysztof, jak tam? Już jest? Tak, dobrze, ja dam na głośno mówiący wtedy. No. Dobrze. Proszę państwa, ta uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do trzeciej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Biesiekierz. Ale Andrzeju, a co z tą uchwałą wcześniej? Już przyjęta, Krzysztof. Już nie ma, nie będziemy wracać. Zemnie, tak? Tak, tak. A nie można jeszcze raz zapytać? Pani Kamilo? Nie. Według pani Kamili nie. Chyba że zrobimy reasumpcję całego głosowania, wtedy od początku wszyscy musieliby głosować. Ale to jakiś problem? To znaczy, no nie jest problem, no w sumie musieliby... Ja chcę uczestniczyć w tym głosowaniu. Dobrze, ale to nie z naszej winy pan nie uczestniczył. Ale ja nie twierdzę tego, tylko bym prosił o... Czy możemy kontynuować, pani przewodnicząca? Proszę państwa. Uchwała jest przyjęta, to co to za... Uchwał, czy tak może być, pani Kamilo?
To znaczy na wniosek radnego reasumpcja powinna być w takim razie przeprowadzona, skoro tutaj radny wnosi o to. Czyli musimy wrócić do pierwszej uchwały? Nie do pierwszej, do ostatniej. Do ostatniej. Bo pierwsza została przyjęta i tam już wniosku bezpośrednio po uchwale nie było, zatem można tylko tą ostatnią ponownie głosować. Z tytułu zdalnego trybu obradowania. To bardzo bym prosił. Proszę Państwa. To wracamy do uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy Biesiekierz. Wszyscy Państwo już słyszeliście, ale zrobimy reasumpcję głosowania. Wejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Gusowska Grażyna. Gusowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Dziękuję. Kraczak Krzysztof. Kraczak, jestem za. Dziękuję. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania została przyjęta przez wszystkich radnych. Pani Klaudio, tam proszę wpisać, że pan Krzysztof Kazimierczak jakby jest na spotkaniu. Przechodzimy. Dziękuję radnym za umożliwienie głosowania. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Biesiekierz na rok 2023. Ten projekt uchwały też był przedstawiony. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Wejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. Poproszę tu pana Tomasza Hołowatego o kilka słów. Dziękuję bardzo. Jest to uchwała, która dostosowuje stawki za 1 km przebiegu pojazdu wykorzystywanego przez rodziców samodzielnie dowożących uprawnione niepełnosprawne dzieci i uczniów do szkół. Zmieniona stawka została wprowadzona rozporządzeniem ministra infrastruktury ogłoszonym w dniu 2 stycznia, stąd konieczność dostosowania tych stawek do naszej uchwały. Poprzednie stawki wynosiły, przypomnę, dla pojazdu do 900 cm sześciennych 0,5214 zł, obecnie 0,89 i dla pojazdu powyżej 900 cm sześciennych wynosiły 0,8358, obecnie złoty 15. Poprzednie stawki przyjmowaliśmy 15 grudnia. Widać, te zmiany dosyć szybko przebiegają i stąd konieczność dostosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Wejnarowicz Anna, jestem za. Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Dobrze, dobrze. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Dziękuję. Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Dziękuję. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Dziękuję. Piekarska Elżbieta.
Piekarska Elżbieta, jestem za. Rypun Martyna. Martyna Rypun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do piątej uchwały. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pośrednich w szkole domu na lata 2019-2023. Tu poproszę pana Mariusza Sydoruka, dyrektora OPS-u, o zabranie głosu. Dzień dobry, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, panie wójcie. Niniejsza uchwała koryguje kryterium dochodowe uprawniające do przyznania bezpłatnego posiłku w ramach wieloletniego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Ten program funkcjonuje od 2019 roku i do tej pory zapis w tym programie uprawniał do bezpłatnego posiłku, jeżeli wnioskodawca nie przekraczał kryterium dochodowego w wysokości 150% tego kryterium. Kryterium podstawowe to dzisiaj 600 zł na osobę w rodzinie i 776 zł na osobę samotnie gospodarującą. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 grudnia podniesiono to kryterium do wysokości 200%, czyli podwojono te podstawowe kryterium. Dzięki temu będzie można pomoc w postaci posiłku udzielać bezpłatnie, jeśli ktoś spełni wymogi tego kryterium, do 200%. I żebyśmy mogli to robić zgodnie z przepisami, potrzebna jest uchwała Rady Gminy w tym zakresie podwyższające te kryterium i dzięki temu będziemy mogli chociażby w szkołach udzielać posiłków bezpłatnie, jeżeli to kryterium zostaje zachowane. Także proszę o przyjęcie uchwały i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Wejnarowicz, jestem za. Dębski, Jacenty, Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Kuzowska Grażyna. Kuzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Rypun Martyna. Martyna Rypun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały i ostatniej już w sprawie współdziałania gminy Biesiekierz z gminą Miasto Koszalin w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Biesiekierz na lata 2023-2025. I tutaj poproszę o kilka słów panią Aleksandrę Kowalską. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Jeżeli chodzi o współdziałanie gminy Biesiekierz z gminą Miasto Koszalin, w roku 2023 nasze zwierzęta, psy, będą przechowywane, będą znajdowały się w schronisku w mieście Koszalin. Ta uchwała, którą dzisiaj tutaj pragniemy podjąć, jest to uchwała intencyjna. Dotyczy między innymi wstępnego jakby takiego porozumienia międzygminnego.
które zawrzemy w kolejnym etapie. Kolejną kwestią, którą będziemy podejmować, będzie to uchwała dotacyjna. Natomiast dotychczas mieliśmy wprawdzie schronisko w Kołobrzegu. Była umowa, która była zawierana ze stowarzyszeniem. Była to umowa cywilna. Natomiast z racji tego, że miasto Koszalin jest jednostką budżetową, tutaj będzie zawierana umowa, podejmowana jest stosowna uchwała intencyjna, następnymi krokami jest nawiązanie porozumienia międzygminnego, na podstawie którego będziemy w formie dotacji rozliczać się z miastem Koszalin. Tutaj mamy, już jak też wcześniej wspominałam, zagwarantowanych 10 miejsc. Stawka roczna, opłata roczna na rok 2023 będzie wynosiła 8 tysięcy. Stawka dzienna za zwierzę, za psa, które będzie wynosiła 18. Jeżeli chodzi o te nasze działania tutaj, na podstawie tego porozumienia międzygminnego i tej współpracy naszej nowej, tutaj będzie zachodziła konieczność wprowadzenia kwot do wieloletniej prognozy finansowej na okres 3 lat, przy czym kwoty tutaj będą dotacyjne roczne, stawki będą w odpowiednim, będą aneksowane i wcześniej z roku na rok będą do nas przez miasta Koszalin wskazywane. Następnie my będziemy tutaj wówczas negocjować i bądź przyjmować warunki tutaj przedstawione przez miasto Koszalin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw? Bejnarowicz, jestem za. Dębski, Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Dziękuję. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad. Przechodzimy do punktu 4. Zakończenie obrad 51. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 51. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Można jeszcze zostać po sesji, jak ktoś ma pytania do Pana Wójta. Dziękuję Państwu bardzo.